Siema, witajcie w kolejnym odcinku serii Testowej Automotive. Tym razem skusiłem się na zakup takiego urządzenia jak Lunch CRP 919E w wersji na Bluetooth. Zakupiłem był w dobrych pieniądzach akurat na Singles Day 11 listopada. Teraz prawdopodobnie na Black Friday też może jakaś będzie ciekawa promocja. Zobaczmy, co on potrafi, jeżeli chodzi o takie stare autko jak Mazda 323F. Akurat jakieś błędy mi się pokazały, więc cóż, spróbujmy zobaczyć, czy poradzi sobie z Mazdą, czy nie. Szukam urządzenia po Bluetooth. Coś niby znalazło. Znajdźmy, jaki to jest model. 323F. Jest 323 Familia. 16ZM. Zapłon przekręcony. OK. Czy się połączy? No, połączył się, coś tam nawet znalazł. OK. ABS jest, typ ISO. System scan. Zobaczmy sobie, co pokaże nam. Dobra, najpierw ABS, zobaczmy. Please wait. Połączy się, czy nie połączy? Strasznie długo zajmuje się wyłączenie z niektórymi autami. OK. Version information. Zobaczmy, co, jak nam zidentyfikuje moduł. Nawet zidentyfikował coś. OK. Zobaczmy, co jest z błędów. A co kojarzę, powinno być zero błędów, ale może mnie zaskoczyć. Nie ma błędów, OK. Zobaczmy sobie, co jest możliwe do czytania z parametrów rzeczywistych. To chyba troszeczkę zajdzie. Jest tak źle. Mogę select all. Brake fluid level low. Dziwne. Podstawowe informacje, które byśmy oczekiwali, prędkości koła i tak dalej, są także spoko. Ciekawe, co jest. O, mamy test. Fajnie, bo mamy możliwość sprawdzania parametrów rzeczywistych. I to taki... Boże, co ja mówię, testu elementów wykonawczych, i to taka dosyć duża ilość, jeżeli chodzi o Mazdę, bo w większości urządzeń, no niestety, średnio Mazda jest obsługiwana, szczególnie ten starszy model. Dobra, zobaczmy, co jest w module silnika, bo no niestety coś jest nie halo z silnikiem, jakiś DTC pokażę, a kontrolką od airbagów się nie ma co przejmować, bo akurat wtyczka od poduszki pod fotelem, czyli standard. OK. Read fault codes. Zobaczmy, co tu jest z błędów. Wydajność katalizatora. Także mczuł. OK. Skasujemy sobie.
i znikł. Dobra. Teraz nam odczyta. Chyba, że nie. Widzicie, dość długo myśli czasami. To jest minus. Dobra, zobaczmy tak. Zobaczmy, czy zidentyfikuje nam jednostkę i co nam pokaże. Ok, pokazuje. Zobaczmy, jakie są parametry rzeczywiste dostępne do odczytu. No, też pewnie jakąś chwilę potrwa odczyt tego. Select all. Napięć alternatora 14.3, a odczyt na porcie OBD 13.7V. Ok, to już nie jest fajnie. Trzeba będzie zobaczyć, co się dzieje. Korekty długoterminowe. Ok. Nawet coś można się dowiedzieć, o dziwo. Teraz tak, z elementów wykonawczych testy, co mamy do sprawdzenia. Ok, czyli EWAP mamy, cykl pracy turbosprężarki, sygnał wysokiej prędkości wentylatora, impuls paliwa i znaczy impuls wytrzymywacza, kontrola biegu jałowego i długość do lotu, z tego co kojarzę. No, całkiem dużo, jak na Mazdę, to nawet bardzo dużo. Spodziewałem się, że będzie mniej dostępnych funkcji, jeżeli chodzi o launcha. Nie ma tutaj akurat możliwości kodowania kluczy. To jest troszeczkę minus. Zobaczmy sobie jeszcze, co jest jeszcze w funkcjach OBD. Jakiego rodzajowego OBD. Ale zapewne będzie mniej i PID-ów i wszystkiego niż w normalnym przypadku. Dokładnie. Jest też możliwość odczytu błędów, zaraz sobie sprawdzi. Brak błędów. Ok. Informacje o pojeździe. Nie jest udostępniony przez ten pojazd. Zamrożone ramki, chyba nie ma żadnych ramek, bo kod błędów został usunięty, więc pewnikiem z ramkami. Dokładnie, tak jak sądziłem. Kontrola lambdy. STWD. Zobaczmy sobie jeszcze lambdę. Czy w ogóle coś tam lata? Lambdy były wymienione obie. I to na oryginalne denso. Bolało troszkę, bo to prawie
połowę wartości auta wyszło. I niestety tego nie obsługuję. Dobra, jeżeli chodzi o starą Mazdę, to powiedzmy, że jest nawet troszeczkę więcej dostępnych informacji niż sądziłem, że będzie. Także zdecydowanie na plus. Chociaż tak jak mówię, no do tego nadaje się w zasadzie tylko WDS. Jeżeli chodzi o diagnostykę i inne urządzenia, to tak bardzo mocno średnio sobie dają radę z tym. Jeżeli ktoś ma jakieś tam stare Mazdy typu właśnie 626, 323, zdecydowanie uśmiechać się do kogoś, kto ma WDS-a. Chociaż może coś tam jeszcze Forescan robi, ale tego nie wiem, nie używałem Forescana, to nie wiem. W każdym bądź razie, jeżeli chodzi o zakup na przykład Lancia pod stare Mazdy, pod stare Japończyki, to tak mija się chyba z celem, bo jednak koszt takiego urządzenia to jest połowa wartości auta, więc chyba nie. Dobra, to by było na tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hej!